No siema, z tej strony Mat. Co by tu powiedzieć, czym się pochwalić? Nie wiadomo, co przyjdzie do głowy. Jak na razie, na chwilę obecną, mam plany wobec gry, którą będę grać. A jeszcze nie wiem, co to będzie za gra. Może po kolei. W Titan Questie muszę stworzyć Templariusza. Czyli tak, dwie szkoły umiejętności, szkoła obrony i szkoła snu, to będzie raz, dwa Sacred, dwa mam w planach zrobienie, zbudowanie Serafii na trzeci aspekt, tylko na trzeci aspekt, jest to aspekt o nazwie oświecona technologia, czy jakoś tak, coś koło tego. To będzie 2, 3. Mam zamiar zagrać, pograć sobie w Baldur's Gate'a. Dwójkę, Cienie Amn z dodatkiem Tronbala. Tym razem będę grał postacią i drużyną dobrą, która będzie pomagać, ratować, przynosić. I tyle. No i wcześniej grałem, miałem złą drużynę. No, praktycznie mogę powiedzieć, przyznać się mogę do tego, że Baldura przechodziłem prawie 200 razy, ponad 200 razy przechodziłem. Na różne sposoby, różną drużyną, różna kolejność wykonywania zadań i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze Sacred Underworld, wersja 2.2.8, o ile się nie mylę, ostatni patch. Na weteran modzie. Pogram sobie, mam zamiar jeszcze stworzyć krasnoluda na tak zwane pchnięcie czy uderzenie bronią dwuręczną. Umiejętność jest dostępna tylko po używaniu broni dwuręcznej i tak dalej. Także zobaczymy, w co zagramy, co zrobimy. Pogoda dzisiaj jest wyśmienita, akurat na grilla. Zbliża się wieczór. Jest coś po 15 chyba w tej chwili. No i się zobaczy. Taka mała zapowiedź. I pozdrowienia oczywiście dla wszystkich maniaków, graczy w hack and slashe lub RPG. To by było chyba na tyle. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, mam smakę na tą Serafię w Sacred 2. Na trzeci aspekt ją zrobić. Oczywiście ją przekuję, że będzie miała max ataku i obrażeń. Także powinno być łatwo, nawet na poziomie niebowym. To się okaże, zobaczy. No i tyle. Zobaczymy, co wybiorę, co zagram i co nagram. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Hejka, pozdrawiam. Torchlight 2. Wyśmienity, soczysty hack and slash. Niektórzy wolą Diablo 3. Ja stoję na granicy pomiędzy Torchlight 2 a Diablo 3. Według mnie oba tytuły są genialne i w oba tytuły gra mi się jednocześnie dobrze. Także jeśli chodzi o Torchlight 2, oczywiście z modem Synergies mod, Synergies, czy jakoś tak to się mówi, gra jest przednia, gra się super. Teraz jak zasiądę do Torchlighta 2, to będę budował łowcę i chyba wybiorę dwa pistolety, bo jednego łowcy już mam na łuk dwuręczny. Więc teraz postaram się go zbudować na dwa unikatowe pistolety. Zobaczymy. Hej. Wracając jeszcze na krótką chwilę odnośnie gry Diablo 2. Ostatnio obchodzono 20. rocznicę, 20-lecie Diablo 2. Dzięki czemu powstał zajebiście śmieszny i fajny materiał. Na Battle.net można sobie obejrzeć. Praktycznie już na YouTubie można zobaczyć ten film. Rysunkowy, bardzo fajny, sympatyczny. Ale wracając jeszcze do zapowiedzi, jeśli chodzi o Diablo 2, to będę grał oczywiście na modzie Median XL Sigma. Mod jest po prostu wyrąbisty, wspaniały. Jest tyle nowych rzeczy dodanych. Można praktycznie robić szczeliny, tak jak Diablo 3. Normalnie można robić szczeliny, trochę inaczej to wygląda, wiadomo, Diablo 2, Diablo 3, jak wygląda grafika i cały interfejs, ale jeśli będę grał w Diablo, to tylko i wyłącznie na Median XL Sigma mod do Diablo 2. I będę grał chyba paladynem,
Amazonkę już mam zrobioną. Nie jest silna, ale nie jest też słaba, trzeba przyznać. No i się zobaczy. Może paladyn, może barbarzyńca, może zabójczyni, może nekromanta w ostateczności. Nekromantą też już raz grałem. Dobry jest nekromanta. No i się zobaczy. To by było na tyle. No, hej, na razie.